Cześć, siemanko wam wszystkim, z tej strony Sanaj, a to jest misja Osgiliath. Osgiliath, czyli ostatni bastion ludzi przed Minas Tirith tak naprawdę. Widać naszą piękną hordę orków, mam nadzieję, że taka będzie w grze. I wielka armia Gondoru, pewnie będzie taka sama jak w grze. Mamy pogląd z Helmowego Jaru tak naprawdę. Dobra, zniszczyć wroga. Okej, nie ma problemu. Zbierz 100 tam jednostek wroga, to też raczej nie będzie jakichś problemów większych. Ja was wyślę troszkę do przodu. Po prostu idźcie i masakrujcie. Zwykłe orki mają black orki. Jakieś plus 15 do damage'u, bardzo fajnie, tak naprawdę. Panowie, bo oni się tu nam rozbudowywują, a my tego nie chcemy, żeby nam się tu rozbudowywali. Oni nie. Wyślij tam trolla, czy kogokolwiek, żeby nam tam jeszcze lali do tych katapult. Katapulty są naprawdę przepotężną jednostką. Ale czarni orkowie? No nie sądziłem, że ktoś taki może być. O, mamy też nowego bohatera, Gotmoga mamy. Całkiem sympatycznie, całkiem fajnie. Tutaj trebusz zaczął ostrzeliwywać. Dobrze. Nie możemy sobie tutaj... O kurde, więcej katapult tu przybyło. Więcej katapult się sfokusuje na tym jednym biednym małym oddziale, który mi tutaj eksterminuje właśnie bazę. Ajajaj. Dobra, mamy kolejny obóz przejęty. No i jednostki wrogów tu już nas atakują, niestety. Albo niestety. Dostajemy ładny wpierdziel jak na samym początku. Nie wiedziałem, że to będzie aż tak intensywne. Ale te machiny oblężnicze robią naprawdę bardzo dużą robotę. Gościu, bo nam zginiesz. Uciekaj, bo tam strzelają zwierzy. Uciekaj, przegrupować się do tyłu, przegrupować się. Panowie, przegrupujemy się i wtedy dopiero będziemy walczyć. Gotmog, możesz coś zrobić z tymi okropnymi panami, którzy nas tutaj tak bardzo atakują. Mamy jeszcze jednego trolla, bardzo fajnie. Na szczęście ten troll zeksterminuje ich bardzo szybko. Idą kolejni przeciwnicy. Weź sobie na przykład drewienko. Bardzo fajnie. Zajmij się tymi tutaj panami pierwsze. Raz. I leć od razu na tego pana. Jest dobrze. Oni tutaj wysyłają taką armię potężną. A my nie mamy praktycznie już katapult. Zdobyliśmy katapulty, ale niestety one praktycznie padły. Wycofaj się, bo szkoda cię tracić tak naprawdę, nie? Dobra, ustabilizowaliśmy chociaż troszkę front. Troszkę front żeśmy ustabilizowali. Orki no, nie są zbyt potężnymi jednostkami, ale myślę, że masówkę jak zrobimy, to będzie dobrze. I przyszedł wariat. Patec wariates po prostu. Dobra, zginął nam znowu bohater. Na szczęście koszty jego produkcji są minimalne. Wybudujmy sobie jak najwięcej może wież do obrony. Zaczęło się niepozornie tak naprawdę. Wybudujmy jak najwięcej, po prostu umocnimy nasze bazy, bo nasza baza teraz aktualnie nie jest w najlepszej pozycji do obrony. Aj, kurde, no i strzela nam tu jakiś gościu jeszcze z daleka. Dobra. Zniszczony, dobra. Zeksterminowany. Przyszli kolejni łucznicy, którzy są jeszcze ulepszeni w dodatku.
Nie wiem, czy to już są zrekrutowane jednostki, czy to jednak są jednostki, które zostały podarowane tak jakby na początku misji. Czy wy coś robicie? Nic nie robicie tutaj, halo. Haradrimów też wybudujemy, bo Haradrimowie też są dosyć mocni. Wybudujmy z powrotem wieżę. I co? Katasy też nam się sprzedadzą, szczególnie sporo katasów. Trolle w sumie też mogą zrobić, bo one mają, robią małą rozróbę. Zaszczęcie do tego gościa. Bo im się odnowi cały oddział, jak my go nie zabijemy. Więc fajnie by było. Tutaj by się sprzedało rozwalić tą południową obronę. Okej, okay, idą następni, idą po prostu następni. Dobra, ustabilizowaliśmy troszkę front, bądź co bądź. Choć i tak sprzedałoby nam się więcej surowców. Nie mamy zbyt dużo. Nie mamy zbyt dużo surowców. Ale już mamy jakąś armię, która mogłaby zrobić mały push tutaj do góry, żeby zniszczyć oto tą bazę tak naprawdę. Moglibyśmy też tutaj podejść na dół. Ale na razie może ustabilizujmy po prostu front po tej stronie Anduiny, bo to jest rzeka Anduina ogólnie, co płynie po środku. Mamy jeszcze jednego trolla, który najbardziej mi się sprzeda z oczywiście z pałką. Kurde, idzie ich armia. O. Bardzo ładnie w tych łuczników, panie kolego. No, trolle są potężne, są potężne po prostu, no. Ktoś atakuje mi obóz, jakiś oddział łuczników przyszedł. Wycofać się na razie, niech katapulty działają, niech katapulty tutaj podziałają. Okej. Okay. I atakować wroga powoli do przodu. Dobra, zbudowało nam się dosyć sporo tak naprawdę jednostek. Kolejne katapulty. Kolejna katapulta. Jest bardzo dobrze. Możecie przejść do przodu tak naprawdę. Ojoj, ten znowu pan nam tutaj ginie powoli. Trolle są o tyle potężne, że jeden oddział może naprawdę bardzo dużo napsuć. Tylko że one są strasznie słabe na łuczników. Ale jako taka pierwsza straż przednia naprawdę zdaje egzamin. Okej. Okay. Powoli do przodu. Tutaj jakieś strzelające łucznicy nam psują troszkę krwi. Pan Gokumog niech sobie stoi z tyłu. Na razie wspiera swoją po prostu aurą. Zniszczyć na pewno to trzeba, bo wychodzą z tego wieśniacy, którzy zajmują naszych łuczników. Jest dobrze, wali się budynek. Bardzo dobrze. Dobra, wycofać się, bo straciliśmy za dużo. Nie mamy żadnej straży przedniej, która by walczyła i broniła naszych katapult. Możemy się skupić też na ilości. Aha, kurde, nie mamy pieniędzy, ale możemy zbudować zwykłych też jednostki strzelające. Powoli do przodu. Zniszczymy ich. Myślałem bardziej, że oni tutaj pójdzie to na bazę, ale to jednak nie poszło na bazę. Troszkę szkoda, ale cóż. Dobra. Jest całkiem nieźle. Ty strzelaj w tego.
zniszczyć ten warsztat na trebusze, bo jednak te trebusze naprawdę bardzo dużo robią. I atakować. Czy my mamy już normalnie te orki? Passive ability. Rank trzeci dopiero. Na trzecim poziomie. Tylko bardzo ciężko uzyskać ten poziom trzeci tak naprawdę. Jest okej, dobra. Zniszczyliśmy powoli, zostają zeksterminowani. Bądź co bądź to z Gilead, no to spodziewam się, że będzie jakaś duża obrona z ich strony. Wy się skupcie na tym, jeden na to. Jeden w tych niech trafi, bo wtedy zmiecie cały po prostu oddział. I zmiód prawy. Pięknie. Tam już widzę trebusze, które strzelają. No i znowu nie mamy żadnej obrony tak naprawdę tych naszych pięknych katapult. Wycofajmy się troszkę. Niech podejdą nasze jednostki. Oj. Zacząłem zwracać uwagę na to, na przykład, że nasze jednostki nie potrzebują jakiejś... To jest typowa masówka. My po prostu idziemy i eksterminujemy ich troszkę. Niszczymy. Po prostu musimy iść przed siebie, no nie? Możemy użyć ciemności, moglibyśmy tego też użyć, ale to w przyszłości po prostu. Balrog byłby fajną alternatywką. Okej, tu nam zaczyna podjeżdżać jakiś trebusz, który mam na... O, właśnie. Chciałem, żeby nie atakował nasze jednostki. Nie zaatakował naszych jednostek, bardzo fajnie. Podeślimy jak najwięcej, ile tylko się da wsparcia tak naprawdę. No, jeszcze budujmy ile się po prostu da. Tu nie możemy żołnierzy z run budować, to jest troszkę dziwne. Ojej, zwykłe ziomki, które stały przy bazie, zniszczyły nasze katapulty, ale na szczęście już mamy kolejne. Został jeden budynek do zniszczenia. No, już przejęliśmy tą część Anduiny, bardzo dobrze. Anduina jednak stawia bardzo duży opór. Mamy trzy mosty. Mamy jeden most, mamy drugi most i mamy trzeci most. I te trzy mosty powodują tutaj nam pewną naturalną przeszkodę, bądź co bądź. Bo ta naturalna przeszkoda powoduje to, że oni tu mają bardzo umocnione te mosty. Łuczników, wieże. Można tutaj postrzelać oczywiście jakieś stare ruiny, żeby się zawaliły na przeciwników. Patrzcie, no nie rozwalimy ich. Jeden oddział niech wybuduje tutaj od razu obóz. Za 1000. Taki jeden łucznik, który sobie tu stoi. Patrzcie, cały oddział praktycznie nam rozwalił. Niesamowite. Dobra. Godmog się zregenerował. To jest bardzo... dobra informacja. Mamy bardzo też dużo. Mamy też bardzo dużo jednostek aktualnie. I fajnie. My to wykorzystamy. Sprzedałoby nam się tutaj jednostki gdzieś na górę do obrony tak naprawdę tej naszej przystani północnej. Wybudujmy sobie jeszcze trzy rzeźnie na przykład i dodatkowo wieżyczki obronne do osłony. Ok. Rozmieszczone jako tako są jednostki
i możemy powoli przeprawiać się przez mosty. Tu już nasze jednostki strzelają. O, dziwne, że nasze jednostki, znaczy nasze wieże z bazy atakują z takiego dalekiego dystansu. No, ciekawie. Ale oni, to te orki to strasznie szybko padają, tak naprawdę, no. No trzeba to przyznać, po prostu jest to takie mięso armatnie. Takie typowe mięso armatnie. Widzicie, jeden oddział super łuczników z Gondoru i rozwala mi praktycznie cały oddział. Cały jeden oddział. Dobrze. Ustabilizowaliśmy. Możemy tu coś zbudować. Możemy zbudować też katapulty. Możemy zbudować orkowe pieczary i orkowe pieczary. Tak będzie najlepiej, ponieważ nie mamy tutaj możliwości wybudowania żołnierzy z run. Troszkę szkoda, bo jednak żołnierze z run są bardzo fajną jednostką. Dosyć wytrzymalszą na pewno niż zwykła armia orków. No ale oni są za darmo przecież, no nie? Więc... to jest jeden największy z największych plusów. A oni jeszcze tu chodzą na poziomie czwartym, więc... weźmiemy sobie na przykład... użyjemy tej umiejętności, że zamiast ognistymi kulami będziemy strzelać czaszkami, bo nasze jednostki wtedy uciekają. Znaczy ich jednostki uciekają. Nie mówcie, że ten jeden... ta jedna ściana broni po prostu tej wieży. Jeju. Ale chyba oni opuścili ogólnie wieżę, jak trafiłem tymi kościami tak naprawdę. Czy tak? Tak, oni opuszczają wieżę, oni się stamtąd wycofują. Wow. Nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle ma miejsce, no nie? Dobra, możecie teraz strzelać w tą wieżę. Dobrze, wieża zniszczona. Możemy się zająć teraz łucznikami na przykład. Ale oni niczego się nie boją. Oni się nie boją w ogóle tego, że dostali z tych kości. No, to są głowy tak formalnie, ale z kości, no. No wycofać się. Dobra, idą strażnicy. Zitilien. Katapulty będą wspierać tutaj z odległości. Rozdzielajmy im zadania, żeby nie wszyscy strzelali byle jak. No widzicie, jeden oddział po prostu taka duża horda i już mamy problem mały. Zbierajcie się tu po prostu. Was wszystkich biorę. I przeprawiacie panowie przez rzekę. Panowie, przeprawiacie przez rzekę. Surprise atak za minutę. Myślę, że to nie będzie jakiś większy problem. Przesunąłem ich troszkę niefajnie. Ale gdzie będzie ten surprise atak? To jest moje pytanie, no nie? Atak zaskoczenia tak naprawdę, no. I kto przyjedzie? Pewnie Faramir. Kolega, kurde. Faramir kolega. Okej. Mamy jakąś tam armię do obrony nawet. Jest bardzo dobrze. Wybudujmy sobie kolejny po prostu... wybudujemy sobie teraz kolejny obóz. Będziemy mieć taki punkt zaczepny. O kurde. No przyjechał, no Boromir, kurde.
jakimś super... Forgondor. Z kim on przyjechał? Faramir i Gondor. Faramir i Boromir. A to kto to jest? Beregond. Kto to jest Beregond? O kurwa. O kurwa. O kurwa. No, katapulta szelaj. Ej, oni są bardzo odporni na to. O. No to teraz będzie ciekawie. Jak, kurwa, jak? Brońcie, panowie. Nie wiem, jak wy to macie zrobić, ale... Bo wy nic nie robicie im. Jezus Maria. No, surprise attack im się, kurwa, udał. No, surprise, a takim się kurde udał, no. Nie wiem, budujcie wszystko, co możecie, kurwa, gof. Nie no, to opłaca się mieć tych włóczników, tylko że oni ten Dolmou Cuan, ktoś ma po prostu taki pancerz, że to jest aż go ciężko. No i kurwa. Troll wyszedł i padł od razu. Godmog padł. Dobra. Koniec odcinka. Dobra, cześć, siemankowa wszystkim, z powrotem. Za 20 sekund mamy znowu atak tej potężnej jazdy i zobaczymy, co tak naprawdę nam się pokaże. Ponieważ nie ma bladego pojęcia, czego się spodziewać. Dobra, przyjechała jazda Boromira. Ja buduję teraz multum włóczników po prostu, tylko żeby... Żeby po prostu stawić czoła tym miejscom, tak naprawdę. Nie wiem, gdzie uderzę pierwsze. No, na pewno będę atakować tutaj też górną bazę, którą... Wskazuje no niestety na upadek. Dobra. Nadjeżdżają. Tu będzie teraz nasza linia obrony.
Może nie strzelaj teraz, katasiątka nasze pięknie, niech nie strzelają. Ej, kurde, coś nam się udaje odeprzeć ten atak. Nie sądziłem, że się uda w ogóle, no nie? Jedzie kolejna armia jazdy. Wycofajmy troszkę, żeby mogli podjechać do nas. Bardzo dużo łuczników idzie ogólnie. Przedtem troszkę inaczej to wyszło, bo zaatakowali nas tak jakby od dołu, a teraz zaatakowali od góry. Jest troszkę inaczej. Wiecie, kolejna jazda. Jeszcze bitwa nie jest przesądzona, bądź co bądź. Włócznicy od razu tutaj. Ci słon na szczęście dostali tak potężne wciary, że raczej już sobie poradzimy. Tak naprawdę. Pasowałoby jeszcze kilka troli, tak naprawdę. Trole są dosyć mocne. I walczyć, 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 panowie. Przyjechał nasz bohater, który też dostaje wciry dosyć sromotne. Wycofujemy się nim. Możemy wykorzystać teraz katapulty, zanim tutaj jeszcze stoją w takim skupieniu. W jednym miejscu. Dobra, przyszły trolle. Możemy je wysłać do podboju. No i to byli chyba wszyscy, oprócz Boromira i innych pozostałych bohaterów, które tam się pojawili. Bodajże to był Boromir i Faramir. Walczyć, walczyć, walczyć. Wy byście tutaj podbiegły, bo jesteście dosyć szybką jednostką. Jesteście jak kawaleria troszkę Mordoru. No bo Mordor nie ma własnej kawalerii. Dobra, udało nam się pokonać Gondor, więc sobie zapiszmy. No bo nie chcę powtarzać po prostu tej sekwencji. Była masakra. Jeszcze tak długo rozgrywałem teraz przygotowajkę po tej stronie Anduiny, właśnie po to, żeby odeprzeć się w razie W ten atak. Jak widać, się udało. Gdy przeszliśmy przez most, odpalił się ten dodatkowy licznik, który mówił nam, że nadchodzi niespodziewany atak. A ja już wiedziałem, że będzie ciężko. Zacząłem rekrutować w ogóle trolle, które kosztują aktualnie 840 zł, mimo tego, że mam rzeźnię. Bardzo drogie jednostki ogólnie. Nie musimy już budować w sumie tych włóczników taką ilość. Bo no nie potrzebujemy ich po pierwsze. Jazda już padła. Idzie jeszcze Faramir z tego co widzę. Idą jakaś jednostka piechoty. To nic, to nic, to nic. Tutaj wybudujemy z tej strony oczywiście rzeźnie, bo rzeźnie będą mieć wieżyczki, a wieżyczki to jest dodatkowa ochrona. Dobra, tutaj jest ok. Tutaj można by było się zająć Faramirem, który tutaj sobie podchodzi do naszego tyłu i strzela w coś. Na szczęście katapulty bardzo dobrze na niego działają. Nie wiem, gdzie jest tylko Boromir, bo jeszcze został Boromir. Dobra. Katapulty by ogólnie przeżyły, z czego się bardzo cieszę. Łuczników mam też w miarę dużo. Dobra. Wy się odsuńcie na razie na bok. Najlepiej tutaj sobie tak stańcie po prostu z boku i podziwiajcie, podziwiajcie. Podstawowe budynki tutaj wykonam, ponieważ zniszczy mi bazę, no cóż, trudno się mówi. Musimy ustabilizować jeszcze ten obozik, który się tu znajduje. Myślę, że będzie już znacznie lepiej. Możemy podsyłać już powoli do przodu nasze jednostki obrężnicze oraz trolle, które naprawdę dobrze się sprawiają z pałkami, tylko że aktualnie pałek nie mam. To jest troszkę smutne. Ojej, wycofać, bo tam trebusz jest.
Dla Trebusza to są dobre te trolle. Dobra, wyjedźcie. Zajmijcie się tym. Już dwa trolle nie żyją. I to jest właśnie taka gra Mordorem. Po prostu wysyłasz masowy atak, który pada, no nie? Powtarzamy i powtarzamy aż do skutku, tak? Dobra. Mam nadzieję, że tutaj się uda rozwalić te jednostki, które się tu znajdują. Nie za bardzo. Na 10 poziomie jednostki rycerzy Gondoru, znaczy to są zbrojni gondorscy. Ojoj, a tu nam jakieś niemiłe panowie przejęli budynek. Niefajnie. Boromir się tu znajduje. Pierwsze zabijmy Boromira, żeby się nie zabawiał tutaj z naszymi jednostkami. Jest dosyć potężną jednostką, bądź co bądź. Jest jednym chyba z moich ulubionych bohaterów w tej grze, ponieważ ma ten dodatkowy róg, który paraliżuje jednostki. To jest naprawdę potężne. Okej. Okay. Przejęliśmy tutaj na dole już jeden nasz kochany punkt, który straciliśmy. Jest ich tu od groma jeszcze trochę tak naprawdę. Jeszcze jest tu gdzieś bohater. O, jest bohater. Dobra, ale wycofajmy się na razie, bo nie chcemy stracić naszych katapult. Kapapult. Jak to się mówi? Kapapult. No niestety, no przegraliśmy przedtem mapkę. Mam nadzieję, że teraz się losy odwrócą tak naprawdę. Dobra, ognia. Zajmijcie się pierwsze strażą. Super, pięknie to poszło. O, odbudowali Faramira, czyli Faramir będzie odbudowywany. Ciekawe, czy ten bohater Beregond będzie odbudowywany. Mam nadzieję, że nie, bo naprawdę to utrudni i utrudni wszystko w sumie. Znówmy może produkcję. Może produkcję powznawiajmy, bo postraciliśmy znowu całą masę jednostek. Faramir jak zaszarżował, tak szarżuje. Ma mało życia, bardzo mało. Berengon też. Temu ich dobijmy po prostu. Tu już są jakieś katasy. Bardzo fajnie. Bardzo z nich chętnie skorzystam aktualnie. Dobrze, ruszajmy na bazę. Spróbujemy się tu bardziej od północy przebić i zniszczyć budynki, które są kluczowe. Berengon to też ciekawa postać bodajże. Obrońca Gondoru, ale zginął właśnie. No to sobie wytrzymały tak czy inaczej. Troszkę podobny do Faramira i Boromiego. Boromira. Na 10 poziomie ucznicy gondorscy. Wow. To naprawdę jest potęga. Dobra. Straż przednia podeszła już pod mury. Bardzo dobrze. Bardzo ładnie. Ostrzel, wywołujmy ich, ile się tylko da. Ktoś, coś zostało wezwane, z tego co słyszę. Ale nie wiem co dokładnie. Albo to był Boromir po prostu, który zatrąbił wróg. Tak, Boromir to był. XD. Strzelać, bo oni nam tu chcą te katasy zniszczyć, a my nie, na to nie możemy pozwolić. Przebijajcie się powoli do przodu. Oj, tu jacyś łucznicy próbują zaszarżować na nasze jednostki. Zniszczcie pierwszy główny budynek. Główny budynek jest najważniejszy. Już pierwsza salwa poszła, bardzo ładnie. I puch. Nie ma, dobra. Wy się może tak, nie wiem, zajmijcie strzelaniem orki, bo tak troszkę słabo wam to wychodzi.
Bardzo słabo wam to wychodzi tak naprawdę. Niszczmy jednostki, niszczmy budynki, niszczmy wszystko na swojej drodze tak naprawdę. Posuwacie do przodu. Mam nadzieję, że nie musimy zniszczyć wszystkiego. Secure the bridges. Aha, wszystkie musimy. Destroy all the gondor structures. Czyli musimy wszystkie mosty przejąć. Okej. Okay. Ale bez tego obozu im tutaj będzie o wiele ciężej. Dobrze jest. Kolejny budynek proszę zniszczyć. I teraz koszary. Ponieważ oni rekrutują, jakbyście mogli zauważyć, na poziomie trzecim jednostki full ulepszone, które naprawdę umieją zrobić straszny młyn z moimi jednostkami. Szczerze, że nie mam żadnych ulepszeń dodatkowych na jednostki, co jest bardzo wielkim minusem w sumie. Ale jest całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Musiałem sobie poprawić troszkę sławki. Jest. Upadł. O, miałem przejąć mosty. Nie przejąłem mostów. Ale dobra. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Był troszkę chaotyczny. Większość odcinka i tak przeszedłem sam sobie. No, była to ciężka misja, naprawdę ciężka misja. A to przez tą jazdę, która najechała, bo kompletnie nie spodziewałem się tego. I jeszcze nie mogłem ich praktycznie tknąć żadną jednostką. Dopiero sami pikinierzy musieli podziałać, bo to tak to nie można było ich zaranić praktycznie. Bo są tak mocną jednostką. Gondorscy, jakiś słon, gondor, coś tam. Ale dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i polajkujcie ten filmik, zadzwońcie w dzwonek, o właśnie, jeszcze zadzwońcie w dzwonek, a następna misja będzie Cirith Ungol, także do zobaczenia w Cirith Ungol, trzymajcie się, hej.